Naszym gościem jest Przemysław Dyjakowski, saksofonista, jazzman, weteran, lider. Ale wcale nie miał być pan przecież jazzmanem. Wychowywał się pan w Zakopanem i... I miałem być skoczkiem narciarskim, po prostu. Ale od dziecka w naszym domu było dużo muzyki, było pianino. Wychowywałem się na wsi pod Krakowem, a po wojnie się znalazłem właśnie w Zakopanem. No a w Zakopanem, wiadomo, to królują narty, a nie szkoła, powiedzmy. No i to rzeczywiście miałem takich starszych kolegów, którzy się młodszymi kolegami opiekowali. Były to bardzo miłe, bo to byli na ogół konduktorzy na kolejce linowej z Kuźnic, bo mieszkaliśmy w Kuźnicach na Kasprowy Wierch. Więc wjazd na Kasprowy był dla nas bagatelą, a tam bardzo, bardzo duże kolejki na ogół stały. I zdaje się do tej pory stoją. I stoją. Tak. Ale to jak Kasprowy, to raczej zwykłe narciarstwo zjazdowe. Zwykłe narciarstwo, ale takim naszym, powiedzmy, idolem w Kuźnicach właśnie był narciarz, skoczek narciarski, nazywał się Stefan Dziedzic, który potem był mistrzem świata akademickim i on był skoczkiem narciarskim. Myśmy sobie w Kuźnicach budowali taką skocznię małą ze śniegu, a największą dumę jakby... W moim przypadku dumę miałem, ogromnie byłem dumny, jak podczas konkursu skoków na dużej krokwi mogłem nieść narty mistrza, bo wtedy jeszcze nie było wyciągu na to, tylko po schodkach się dreptało na górę skoczni na rozbieg. I wtedy ja z dumą te jego narty nosiłem. Więc to było moje marzenie zresztą, żeby tym skoczkiem zostać. To, że... No właściwie... Ale się nie stało. Nie stało się. Dlaczego? No, dlatego, żebyśmy się wynieśli potem już z Zakopanego. Ja mieszkałem przez jakiś czas w Pszczynie i nie mogłem sobie jakoś miejsca, różne uczelnie zaliczałem, między innymi w Bielsku, aż trafiłem na szkołę sportową w Katowicach. Nazywało się to Technikum Wychowania Fizycznego. Technikum, nie wiem dlaczego, bo wtedy szkoły kształcące zawodowo musiały być technikami, a nie liceum, powiedzmy. To było trzyletnie w zasadzie liceum. Bardzo sympatycznie zresztą ten czas wspominam, ale to tak, że chodziłem do szkoły w Katowicach, a maturę w tej samej szkole zdawałem w Stalinogrodzie. Tak to właśnie wyglądała historia wówczas nasza, że w 63 roku... W 53 roku zmarł towarzysz Stalin i potem ktoś, żeby się powiedzmy przybliżyć do Związku Radzieckiego, żeby się jeszcze większą sympatią cieszyć tego wspaniałego państwa, chyba to był pisarz Morcinek się nazywał. Zmuszono Gustawa Morcinka, żeby złożył projekt. Projekt, tak. I on złożył ten projekt i rzeczywiście pojawił się na polskiej mapie gród Stalinogród, który bardzo na stacjach kolejowych, jak się chciało kupić bilet do Katowic, to mówili, takiego miasta nie ma. Trzeba było powiedzieć Stalinogród i wtedy można było kupić bilet z Krakowa do Katowic, ale trzeba by było powiedzieć, proszę, bilet do Stalinogrodu, bo Katowice nie istniały. Także maturę właśnie zdałem w Katowicach. W Stalinogrodzie. Ach, Jezus, miesza mi się już teraz w Stalinogrodzie. I właśnie. Tak ma pan wpisane? Proszę? I tak ma pan wpisane? Mam wpisane w świadectwie maturalnym. W Stalinogród. Zdałem maturę, jako tako się mi udało. Ale co jest zabawne, że ja grałem od dziecka na akordeonie i na tym akordeonie również tę całą szkołę odbyłem, grając na lekcjach tańca, bo jednym z przedmiotów wówczas były tańce polskie narodowe w szkole sportowej. Myśmy robili program Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, a tam taki przedmiot istniał.
i myśmy ten program realizowali. Myślę, że to było takie jakby myśmy byli królikami doświadczalnymi, bo nam mierzono wszystkie, powiedzmy, kości i tak dalej co 3 miesiące, że było to, czy młodsze organizmy zniosą ten reżim treningowy bardzo mocny, który obowiązywał na Akademii, na AWF-ie w Warszawie. A dlaczego myśmy byli właściwie takimi królikami doświadczalnymi również? Bo to wszystko wówczas, w latach 50. było podporządkowane Wojsku Polskiemu. Czy ci chłopcy potem będą dobrymi oficerami, powiedzmy, przygotowującymi fizycznie naszych armiejców? Ja pamiętam pierwsze lekcje z szermierki, to myśmy mieli karabin z bagnetem. Te same kroki, te same, powiedzmy, obrony i tak dalej, ale karabin z bagnetem. Zamiast pierwsze lekcje rzutu oszczepem, to był rzut granatem. Ale jak już tą szkołę przebrnęliśmy, ja na tych lekcjach tańca grałem na akordonie, więc pani pianistka miała trochę czasu, żeby wyjść sobie do miasta. No i to, tak też te jakby tę naukę przy pomocy akordeonu jakoś szczęśliwie przebrnąłem. Ale to był repertuar na temat, to były takie polskie tańce ludowe na razie. To z jazzem tak, nie miało nic wspólnego. Nic nie miało wspólnego, ale zaraz coś opowiem, bo będąc jeszcze w Kuźnicach, tuż po wojnie, zanim nie zapanował socrealizm, wyświetlano filmy amerykańskie. I w kinie w Zakopanem był seans, który się nazywał Serenada w Dolinie Słońca. I to był film opowiadający historię Glenna Millera, orkiestry Glenna Millera, która tam udaje się na koncerty do San Wally, czyli do w Stanach Zjednoczonych. Pani Haney. Dlaczego ten film był tak popularny w Zakopanem? Bo tam właśnie ta mistrzyni olimpijska, łyżwy są, powiedzmy, zbliżone do jakoś w jakimś sensie do nart. I to była fanka, ci młodzi chłopcy byli fanami Sonny Haney, więc dlatego ja poszedłem na ten film, a to był świetny film, wszystkie te przeboje tej orkiestry, które są do tej pory grane, no to właśnie były tam, pardon mi boy, tam wsiadasz do Chattanooga, czuczu i tak dalej, i tak dalej. No i to zrobił ten film na mnie ogromne wrażenie. Muzyczne wrażenie? Muzyczne, tak. Może to jest banał, bo pewnie wielu tych młodych ludzi wtedy w Polsce na ten film oglądało. No i potem w Zakopanem jeszcze grał saksofonista, który się nazywał pan Leon Szombara, który grał na fajfach w restauracji, to się nazywało, zaraz sobie przypomnę, przy Krupówkach. I fajfy w Zakopanem, które ja potem też grałem z Muniakiem, ale to wiele lat później. Fajf to się nazywało w ogóle pojęcie dansingu popołudniowego. Wtedy jeszcze w Polsce było mnóstwo dansingu wszędzie. U Karpowicza, to się nazywało, u Karpowicza restauracja. I tam grał ten pan Leon Szombara na saksofonie bardzo dobrze. I myśmy po szkole nieraz w lecie, chodziłem w Zakopanem do szkoły podstawowej, chodzili słuchać, jak siedzieliśmy na płocie, jak ten pan Szombara na tych fajfach, które były o 5 po południu, tak zgodnie, powiedzmy, z nazwą, gra do tańca. I mi się wtedy bardzo ten saksofon spodobał, a on w zasadzie wówczas, ci muzycy, powiedzmy, knajpiani, grali bardzo dużo standardów jazzowych, które potem jeszcze też grali, ale miały już polskie tytuły, bo taki był wymóg. Nie można było grać, powiedzmy, jakoś trzeba standardu, tylko tak, nie. Zmieniano tytuły, bo jak siedział pan w szarym garniturze i sprawdzał, co gra
orkiestra do tańca, no to oni grali te kawałki amerykańskie, ale zapowiadali, że to jest właśnie jakiś polski tytuł, żeby zmylić przeciwnika. No i tak się też zaczęły te kontakty z muzyką jazzową. Potem jak przyjechałem do Krakowa, no to mieszkałem u mojej ciotki dalekiej, u pani Skąpskiej, w której poprzednio mieszkał Piotr Skrzynecki. Ja w tym samym mieszkaniu mieszkałem. No i mieszkał tam też taki student romanistyki, repatriant z Francji, więc znał dobrze język, nie musiał się uczyć za wiele na tych studiach romanistycznych. Za to był amatorem perkusistą i grywał w klubie w domu akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego. W domu akademickim był klub, który się nazywał Nawojka. Ja z tym akordeonem na początku tam chodziłem, a potem z tym panem Zenonem Patykiem tam grywałem. Ciągle jako akordeonista, rozumiem. Jako akordeonista oczywiście. No i... I co to było za granie? To dalej no było myśmy takie... grali już powiedzmy standardy, czy utwory popularnych przebojów, ale były to już standardy powiedzmy jazzowe, tylko nie grane bardzo, bardzo po amatorsku, ale tam przychodzili również muzycy już, studenci szkół muzycznych. Między innymi pamiętam Andrzej Dąbrowski przychodził pan Wojciech Karolak, żeby tam bywać na tych wieczorkach w domu akademickim pań. Cieszyło się to bardzo dużą popularnością. To chodziło o muzykę czy o panie? Chodziło raczej chyba o panie, które tam mieszkały. No i potem właśnie przez to, że mieszkałem w tym mieszkaniu u kuzynki, u ciotki, po Piotrze Skrzyneckim, automatycznie Piotr tam przychodził z wizytami. Ja poznałem Piotra, a on przemęczku i zaprowadził mnie Piotr do piwnicy pod Baranami. I zacząłem bywać w piwnicy. Wojtek Karola, który wówczas grał w zespole Jazz Believers już, zespół tam grywał, powiedział mi, ty na tym fortepianie to ty tam nie za dużo działasz, bo jeszcze prowadziłem taki zespół, który grał przed przedstawieniami kabaretowymi. Ogłuszaliśmy publiczność w tym małym pomieszczeniu, Dixielandowy. Ja już wtedy tam grałem na fortepianie i Wojtek mówi, wiesz co, z tym fortepianem, to ty sobie daj spokój. Ale to już było granie Dixielandów, czyli to już było granie na jazzowo. To było jazzowe granie. Już z improwizacjami? Tak, oczywiście. A właśnie, jak pan poznał w ogóle zasady improwizacji? Właściwie to wszystko było ze słuchu grane, na zasadzie naśladownictwa. Kogo? No różnych pianistów, którzy grali właśnie ten bardzo tradycyjny jazz. No tam ich było... W tym prawdziwym nowoorleńskim jazzie to właśnie ten fortepian był takim instrumentem. Ale muzyków krajowych, naszych, którzy się uczyli, jednak z zagranicy. Zagranicznych. A tak. Jak można było w ogóle posłuchać muzyków zagranicznych? Już były w cenie, można było nabywać płyty z muzyką jazzową. Na rynku był Komis w Krakowie, gdzie Wojtek Karolak miał chody duże. I zawsze zostawiali jakieś płyty jazzowe do jakby no, dla muzyków na szczęście. Pan Jerzy Skarżyński, który bywał w piwnicy, znakomity plastyk i fan jazzu, miał ogromną kolekcję płyt jeszcze przedwojennych jazzowych i tam właśnie było bardzo dużo tych pianistów grających muzykę właściwie z latach 20. i 30. I no jakoś z tych pianistów, no jakoś już słyszałem po prostu. Czyli rozumiem, Komis, za który trzeba było słono zapłacić, podejrzewam. W komisie, przepraszam. Płyta kosztowała mniej więcej tyle, ile dwumiesięczna prawie pensja. Dochodziły ceny za jedną płytę.
Wtedy było 2000, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, ale te płyty były czasami droższe, że do 3000 kosztowała jedna płyta. Trzeba było składać pieniądze, czy robiło się tak zwane zakupy grupowe? Grupowe, tak. W Krakowie już w piwnicy było o tyle łatwiej, że wtedy, no w ogóle to by trzeba opowiedzieć o piwnicy, kto tam w ogóle bywał. Właśnie, skąd się wzięła piwnica? Ona przecież była wtedy taką mieszanką muzyczno-kabaretowo-teatralno-plastyczną. Właśnie wszystko się tam mieściło. Wszystko się tam działo. Jakim cudem tam zawitał w ogóle jazz? Jazz zawitał za sprawą właśnie przyjazdu do Krakowa dość dużej grupy muzyków, którzy właśnie stanowili historię polskiego jazzu. Oni zaczęli grywać w piwnicy. Ja mówię konkretnie o zespole Jazz Believers i to była rzeczywiście, wtedy Kraków był stolicą, myślę, polskiego jazzu, autentycznie. Bo jakość i ilość tych muzyków, którzy w piwnicy grywali, tak to wyglądało, że były kabarety, które prowadził Piotr, Janina Garycka, Jana Olczakówna, dostarczali teksty. Ten kabaret się cieszył ogromną popularnością i tutaj powiedzmy na Wiśnej była redakcja Tygodnika Powszechnego, czyli dziennikarze pisujący wówczas w Tygodniku Powszechnym, czyli między innymi Stefan Kisielewski, przychodzili obowiązkowo do piwnicy. Przychodziła redakcja Przekroju, pan Marian Eile, który jeździł do Paryża wówczas i przywoził płyty stamtąd, które dawał muzykom do przegrania. Wtedy na ogół się słuchało płyt z magnetofonu, bo ktoś miał płytę, te płyty się przegrywało na taśmy i się słuchało z magnetofonu. I te płyty w Krakowie były rzeczywiście, nawet z najnowszymi, powiedzmy, utworami czy zespołami jazzowymi. W ogóle wtedy była moda na Francję ogromną. W Polsce. Po okresie, gdzie w mediach, w radio słychać było tylko zresztą ładne piosenki, ale typu budujemy nowy dom w Warszawie, a o nowej hucie to piosenka, to już się zaczęły pojawiać audycje. Pan Kdyryński robił, że się pojawił Louis Armstrong, ale głównie to było piosenki francuskie były bardzo modne. I pan Ailey właśnie jeździł do Paryża, moda była w Polsce na ulicach też. A to za chwilę opowiem, jak wyglądali muzycy jazzowi wówczas. To moda od Juliette Gréco. Tak, Juliette Gréco była w piwnicy również. No, ale wróćmy jeszcze właśnie do tej mody na Paryż, żeby Marian Ailey wiedział, co przywozić, czy mu się zamówienia składało. On wiedział, co. On był fanem muzyki jazzowej i Boże i zamówienia, ale przywoził to, co mu się trafiło. Na przykład pamiętam pierwszą płytę Charlie Parkera, która się pokazała w Polsce. To przywiózł właśnie pan Eile, który dawał muzykom te płyty do przegrania. Także to, co on przywozi, to było, to myśmy tego słuchali. Ale jeszcze o tym środowisku piwnicy, bo to od pana Pendereckiego poprzez pana Mrożka, jeśli chodzi o publiczność, i tak dalej, to była elita krakowskich intelektualistów, rzeczywiście. Oni się tam przychodzili, powiedzmy, po pracach redakcyjnych, jak był kabaret, to przychodzili sobie, nie ukrywam, na wódeczkę i po to, żeby się spotykać w innym w ogóle środowisku, niż tym, co się działo właśnie wokół nas wszystkich. Także to było zupełnie inne środowisko, w którym zagościli w pewnym momencie zespół Jazz Believers, czyli Jan Taszyn Wróblewski, Krzysztof Trzciński, kto tam był, na kontrabasista Gucio Dylong, to był kolega zresztą i Wojtka Karolaka, który grał... Razem chodzili do szkoły. Razem chodzili do szkoły. Andrzej Dąbrowski był też kolegą Gucia Dylonga. Tam na początku Jazz Believers grał
Boże, perkusista Zylber. Jaś Zylber, a potem go zmienił Andrzej Dąbrowski. I rzeczywiście oni grali wspaniałą muzykę, no zupełnie inną niż wówczas te zespoły okoliczne, powiedzmy. Mimo że tam też muzyk już trochę zapomniany grywał bardzo często w piwnicy, to był Staszek Drążek Kalwiński, o którym się już zupełnie zapomniało, że był taki chłopak, który zresztą grał na pierwszym festiwalu w Sopocie również, ale to festiwal to jeszcze jest inna historia. Jesteśmy w Krakowie. Ale mówimy o Krakowie, że tam rzeczywiście były dobre zespoły jazzu tradycyjnego, już grające powiedzmy na bardzo wysokim poziomie. Był College Dixieland Band, tam grał taki Stanczew, trębacz Czani Stanczew, i tam grał na kontrabasie Juliusz Sandycki, czyli Sandyli, który potem współpracował właśnie między innymi z Janem Ptaszynem. To Polish Jazz Quartet. Tak. Ale to już lata 60. To są inne, tak. Ale to było bardzo środowisko, powiedzmy, literacko, filmowo, muzyczne w tej piwnicy się... To potem przecież bardzo już stricte jazzowe miejsce, czyli Jaszczury. Jaszczury. Ale ja jeszcze przypomnę takie miejsca w Krakowie, gdzie się grywało jazz. Piwnica to było bardzo małe pomieszczenie. W ogóle jak był kabaret, to jeśli było 80 osób w publiczności, to już siedzieli sobie prawie że na kolanach, bo to niewielkie miejsce było. Ale już jazz był wówczas ogromnie popularną muzyką i się szukało różnych innych miejsc. Ja pamiętam Rotundzie koncerty, pamiętam na Łobzowski Dom Plastyków, gdzie była taka większa salka wystawowa i tam były koncerty. W Galerii Krzysztofory były koncerty jazzowe. No i potem Jaszczury, jak się otwarły, ale to już dużo, długo, długo potem, to też się, wtedy się jazz wyniósł z piwnicy właśnie na drugą stronę rynku do klubu pod Jaszczurami. Żeby zdobyć saksofon... Dlaczego saksofon? No bo na saksofonie grał Ptaszyn, na saksofonie grał Wojtek, więc to byli moi idole wówczas muzyczni, więc musiał być saksofon. W związku z tym, a Wojtek, bo ja pamiętam tę rozmowę z Karolakiem, on mówi, no to ja mówię, no to na czym mam grać? On mówi, saksofon, szybko się nauczysz grać na tym. No i rzeczywiście wtedy miałem jeszcze kondycję po tej sportowej szkole i potrafiłem. A skąd miałem saksofon? Obok na rynku, nad tym sklepem komiejscowym, mieszkał Rysiu Chorowicz, plastyk, fan muzyki jazzowej, bo wtedy bardzo było modne, żeby zostać jazzmenem wśród młodych ludzi. I on miał właśnie saksofon. I w pewnym momencie on wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, wiedział już, że nie wróci do Polski. Zresztą w Stanach potem zrobił ogromną karierę jako fotografik. I miał wystawę w piwnicy malarską swoją i sprzedawał część rzeczy, których nie zabierał do Stanów, między innymi saksofon sopranowy, który jakoś ciotka moja mi pomogła i kupiłem ten saksofon sopranowy i zacząłem od sopranu grać na saksofonie. Miałem dosyć bardzo dobrych nauczycieli, bo jednym z nich był pan Lesław Litz, klarnecista, który grał chyba z zespołem Kurylewicza na pierwszym festiwalu w Sopocie, a drugim to był pan Józef Łysak, to był rzeczywiście saksofonista wspaniały, grał solista orkiestry radiowej Gerta, która wówczas w Krakowie działała. Orkiestra pana Gerta i Józef Łysak, pan Łysak właśnie udzielał mi lekcji. Jak się potem okazało, udzielał również dużo wcześniej
lekcji Jerzemu Dudusiowi Matuszkiewiczowi. Właśnie, ale lekcje. Jak to się na takie lekcje można było dostać? No, trzeba było jakby znaleźć z nim kontakt, bo on, te lekcje były prywatne, powiedzmy, jakoś... Prywatnie, czyli nie za darmo. Nie za darmo, oczywiście. Jakoś zbierałem pieniądze na te lekcje, na opłacenie tych lekcji, bo orkiestra wówczas miała salę prób i salę koncertową mieli w Filharmonii Krakowskiej, czyli na ulicy Dunajskiego i Zwierzynieckiej. I oni mieli przerwę w ciągu dnia, bo to zawodowa orkiestra, mieli dwa razy próbę dziennie. I on w godzinach przerwy w próbach przychodził do piwnicy i ja miałem klucze od piwnicy i dawał mi lekcje na saksofonie. Ja potrafiłem ćwiczyć... W piwnicy pod baranami mówimy, oczywiście. W piwnicy tak, w piwnicy pod baranami. No i on tam przychodził, dawał mi lekcje i potem ja chciałem mieć inny saksofon, bo ten sopran jakoś tak mi nie pasował za bardzo. I Kuryl mi pomógł, Andrzej Kurylewicz. Miał z kolei kolegę, który na Floriańsku był sklep muzyczny, a kupienie saksofonu w tamtych czasach to nie było rzeczą prostą, bo... No właśnie, albo trzeba było mieć przydziały podobno jakieś orkiestrowe, albo trzeba było bardzo słono płacić. No ale był saksofon tenorowy. A Wojtek Karolak miał wtedy saksofon już... Były takie dwa saksofony w Polsce, wysokiej jakości. To był saksofon firmy Kon, którą posiadał Jan Ptaszyn, i saksofon firmy Marigo, którą posiadał pan Wojciech Karolak i pan Józef Łysak. Był kłopot ogromny z takim urządzeniem, który się nazywa stroik, bo to właśnie było bardzo ciężkie do dostania. I pamiętam, jak w Krakowie w roku 1960 roku byłem na tym koncercie. Grał Stanisław Goetz na koncercie i on stał oparty tak niedbale o fortepian i grał na tym saksofonie i co chwilę sięgał do kieszeni, wyjmował pudełko z innymi strojkami i tamto zmieniał ten strojek, dmuchnął dwa razy, wyjmował z ustnika i po prostu łamał to, że do wyrzucenia tego jest ten stroik. Myśmy tak patrzyli na niego, w sensie myślimy, on, ten człowiek nie wie co czyni, bo to jest w Polsce rzecz nie do dostania wówczas. Do któregoś momentu to było zabawa, amatorstwo. Tak. Kiedy to zaczęło dla pana być sposób na życie, zawodowstwo? No zacząłem rzeczywiście grać już, także nawet już zagrałem koncert poważny podczas zaduszek jazzowych w Filharmonii w Krakowie. I to już był zespół właśnie złożony po części z muzyków tych zespołu College Dixieland Band, ale ten zespół prowadził gitarzysta, który w tamtym zespole grał, nazywał się Henio Witek. I on zrobił zespół na zaduszki, w którym ja już grałem na saksofonie. Czyli koncert w Filharmonii, no to już było przeżycie niesamowite. Na jazzowych zaduszkach. To już na tych zaduszkach. Właśnie, to był 1961 rok. Właśnie, bo trąciliśmy następną taką bardzo krakowską rzecz, trwającą do dzisiaj, czyli jazzowe zaduszki. Tak. W latach 50. one już się pojawiły. Pierwotnie w mieszkaniach prywatnych. Pierwotnie były w mieszkaniu państwa Fersterów na ulicy Retoryka 6, bo pamiętam, bo tam chyba to był szósty numer. Tam w tym mieszkaniu... Przepraszam, niektórzy podają numer 18. A może 18, ja się rozumiem, nie sprzeczam. Rozumiem, pamięć może zawodzić, może ale zawodzić. Na pewno przy Retoryce. Na pewno na Retoryka ulicy. Gdzieś na górze było bardzo duże mieszkanie, mieszczańskie, prawdziwe, takie duże mieszkaństwo. Rodzice, powiedzmy, pani Fersterowa była lekarką, a
młody pan Förster był kibicem jazzowym i w tamtych czasach zapraszał do siebie do domu. Tam się właśnie koncerty odbywały, czy zaduszki, nawet podczas zaduszek. Przyjeżdżali muzycy, bo przyjeżdżał Duduś Matuszkiewicz, przyjeżdżali, tam był Witek Kujawski, był krakowianinem, taki kontrabasista, który potem grał w zespole Melomanii zresztą. I ci muzycy się tam spotykali, grali sobie. Jak raz ich odwiedziła milicja, że tu hałasy są, no to oni powiedzieli, że to są właśnie imieniny tutaj kogoś tam z muzyków, bo te zaduszki potem się szybko zaczęły odbywać publicznie. Był koncert zaduszkowy. Nie pamiętam, czy to było w szkole na Bogatki, gdzieś w takiej sali. Te pierwsze zaduszki, nie pamiętam gdzie. Przez Świętej Jadwigi. Czy na, tak, czyli na Salwatorze gdzieś. I potem on się tak, powiedzmy, w tradycji polskiego jazzu, że te zaduszki się do dzisiaj odbywają. Od połowy lat 50. Właśnie. Ale nie, tamte były, to był zaduszki jazzowe, to był krakowski pomysł. To był pomysł krakowski, tak, oczywiście. I one tylko w Krakowie się przez jakiś czas, to był patent krakowski. Potem się to przeniosło na całą Polskę. Właśnie, przenosimy się na całą Polskę. Pan spod Krakowa, w Krakowie, wokół Krakowa, nagle wyjechał pan na wybrzeże. Jakim cudem? Dlaczego? Co to się stało? Za sprawą tych grania w tych na Wojce, nie ukrywam. Bo tam studentki były, tak, które jedna ze studentek, która mi się spodobała, była mieszkanką Gdyni. Więc automatycznie musiałem jakoś do tej Gdyni ciągnąć. Jak to się odbyło? Ja grałem na pierwszym festiwalu Jazz na Dodrum z zespołem z Krakowa jeszcze wówczas. I tam poznałem muzyków z Trójmiasta. Między innymi był taki bardzo dobry wibrafonista. Nazywał się Ryszard Kruza. I myśmy się zgadali i ja mówię, że ja bym chętnie na wybrzeże przyjechał. Mówię, no to dobrze. I zacząłem grać w zespole również towarzyszącym kabaretowi, ale tym razem nie tym artystom piwnicznym, tylko Tadeusz Chyła tu był taki, plastyk, który to jest ten, co śpiewał potem o Cesorze, to ten ma klawę życie. Czyli też dobre towarzystwo. Bardzo dobre, to było podobne środowisko właśnie tutaj też w tym Żaku i muzyków, i plastyków. I to, które właściwie w Krakowie panowało w piwnicy, nie oczywiście z innymi artystami i zupełnie inna była tutaj, był Teatr Afanasiewa, który zresztą przyjeżdżał do Krakowa podczas zaduszek, podczas juwenali krakowskich. Ta jakby w Krakowie w tym czasie już zaczęła grać, młodzi ludzie zaczęli grać dobrze. Był Janusz Muniak, był Makowicz, był Jacek Staniszewski, był Tomek Stańko. Oni zaczęli jakby dominować w jazzie krakowskim. Właśnie, pan przeniósł się na wybrzeże. Wybrzeże to oczywiście, jak się mówi o jazzie, to mówi się przede wszystkim Sopot. No Sopot, tradycje pierwszego festiwalu i drugiego. To Sopot, to był 56, 57. Właśnie, i tu takie dwie rzeczy od razu. Ten Sopot w 56 roku. Czy coś w ogóle zostało z tych rzeczy, które wtedy były? Budynki, miejsca, czy to wszystko już się zmieniło? Nie, jeszcze były, no, festiwal się czy odbywał. Czy to dziś? Do dzisiaj właściwie niewiele zostało, bo tam Sopot, który się odbywał, część koncertów na Molo, to ten budynek jest, znaczy właśnie, ale mówimy Molo, wszyscy mówią Molo, przepraszam, ale przecież to się nie odbywało na Molo. Nie, ale obok Molo. Właśnie. I ten budynek już właściwie tego, gdzie był festiwal pierwszy jego, to nie ma tego budynku. Natomiast cały czas te tradycje
powiedzmy, grania tutaj muzyki jazzowej w Sopocie, ja pamiętam, tu przytoczę, że pani Zofia Komedowa, my oglądali z Komedową razem u mojego kolegi, który miał telewizor, lądowanie właśnie na Księżycu. Dlatego tak mi ta data utkwiła. Nie, tu byli naprawdę dobrzy muzycy, się okazało też. Był Kruza, był Włodek Nahorny, który potem grał bardzo szybko u Andrzeja Trzaskowskiego na saksofonie. No i paru tych muzyków, Alek Musiał, dobry trębacz był, który też zaistniał w tym ogólnopolskim jazzie. Jak to wygląda takie przedzierzgnięcie się do czasów właściwie Komedy, to istniało w Polsce Dixie, pojawiał się swing. Czy modern jazz tak strasznie ciągnął wszystkich, jazz nowoczesny? Czy rzeczywiście sam w sobie był atrakcyjniejszy? Czy może był bardziej amerykański? Jazz był amerykańską muzyką wówczas i ci muzycy, którzy grali, bardzo dbali o jakby czystość tej muzyki, żeby to było, zwłaszcza byli wersi, pamiętali o tym, że to jest jazz amerykański, bo również myśmy mieli przykłady, że zaczęli przyjeżdżać do nas jeszcze musimy się cofnąć trochę, bo ja pamiętam, jak się pojawił, jeszcze byłem w Katowicach, to był 56 rok, jak była orkiestra Glenna Millera w Polsce i oni grali również, takie było spotkanie z młodymi, nie muzykami, ale w takim klubie. Oni przyszli, cała orkiestra, było spotkanie z młodymi ludźmi w Katowicach. Była przed nimi troszeczkę, była Everyman Opera, to był zespół czarnych śpiewaków. Wspaniały koncert, oni śpiewali takie gospel i inne rzeczy. A ja byłem na przykład już wtedy w Katowicach na koncercie, który się nazywał 1000 taktów muzyki jazzowej. W sali, w takiej jakiejś koncertowej salce, i to był zespół Karasińskiego, który... Także to już ten jazz zaczął funkcjonować jeszcze chyba przed festiwalem w Sopocie, przed 56 rokiem. No i potem 56 rok, redakcja jazzu, było takie pismo, zaczęło wychodzić. I to było pismo, które trzeba było mieć chody w kiosku z gazetami, żeby to dostać, bo to wychodziło na takim formacie gazetowym, ten pismo jazz. Redakcja jazzu była w Gdańsku i pan Józef Balcerak, pierwszy redaktor, właśnie to był, tutaj prowadził ten, pojawienie się miesięcznika jazz, to dla muzyków to było coś niesamowitego. Bo to pismo dotyczące, pisane przez fachowców, krytyków i nie tylko, przez muzyków również, które objaśniało na początku w ogóle wszystkie i terminy, i style jazzowe i tak dalej, bardzo dużą rolę edukacyjną pełnił ten miesięcznik jazz. Także, a to było z kolei w Trójmieście już tutaj. To było Trójmiasto, czyli tak. Rozumiem już nawiązanie do Sopotu. I do tutaj Sopotu, jeszcze festiwali, tak. Jak były. Byli organizacje w festiwalu, byli zaangażowani bardzo jakby znane postacie. No właśnie, oto nazwiska, takie tematy, nazwiska, o kim jeszcze nie mówi się, Leopold Tyrman. Tak, Leopold Tyrman, który już prowadził, jeszcze chcę wrócić do piwnicy, bo Tyrman się pojawiał w piwnicy, jako że w redakcji Przekroju pracowała jego jakby narzeczona Barbara Hoff, która się zajmowała modą w Przekroju. I on tutaj przyjeżdżał do piwnicy, ja go pamiętam, że bywał w piwnicy, ale to była tak wielka postać wtedy dla młodych muzyków, że się właściwie do niego nie wypadało zbliżyć. On już chyba był po powieści, którą napisał, która się nazywała Zły, i
to była niesamowicie ważna postać w literaturze wówczas. Tego złego się kupowało w ogóle, nakład był wyczerpany i jakieś odbitki się kupowała w Krakowie, na Tandecie. Tandeta to było coś w rodzaju bazaru Różyckiego w Warszawie. A jeszcze a propos, to Kuryl się raz przeprowadzał i ja mu pomagałem nosić meble i przenosić jakieś jego to. I on mi dał marynarkę, w którą on się już nie mieścił, kupioną na amerykańską marynarkę miałem od Kuryla. Byłem bardzo dumny, bo jeszcze zapomnieliśmy opowiedzieć historię o modzie, którą reprezentowali muzycy jazzowi. Ja pamiętam taką opowieść z lat też 50., gdzie wypadało być jak ten sopel lodu, sterczący, ubrany na czarno. Była to ponoć moda, która przyjechała do Polski wraz z Juliette Gréco. No bo właśnie mówię o tej modzie na Francję. Moda, taka postegzystencjonalizm i ta cała moda paryska była przeniesiona żywcem do Krakowa właśnie. Ja pamiętam, jak wyglądał, co prawda Karolak nie na czarno, ale miał bordową marynarkę aksamitną, ale czarne spodnie wąskie obowiązkowo, jak ubrany był pan Czaskowski. I jak ci muzycy się, jak wyglądali na ulicy po prostu. W Krakowie były jakby dwie mody, bo była jedna nowochódzka moda, czyli taka proletariacka bardzo, a drugą właśnie to, co nosili muzycy jazzowi na sobie, bo oni byli ubrani tak, że na Champs-Élysées mogliby się, byli tak ubrani i dziewczyny były tak ubrane, które same sobie wówczas szyły. Właśnie o to mi chodzi. Często się mieszają. A więc jak wyglądał poważny muzyk jazzowy? Jazzowy nosił przede wszystkim wąskie spodnie, to było obowiązkowe. Na ogół w Krakowie był szef z Kawula i się zamawiał u niego, ci już, powiedzmy, pan Karolak czy pan Czaskowski musiał mieć spodnie od Kawuli, buty, wąskie, długie, szpiczaste. Mógł być czarny swetr typu golf, mogła być marynarka już wtedy różne, ale fryzura, wtedy jeszcze nie długie włosy, bo to dopiero potem. Ostrzyżony trzeba było być też modnie, tak pan. Takim wzorem, powiedzmy, arbitrem elegancji to był Wojtek Karola, który miał najmodniejsze ciuchy i on się z tym z dumą obnosił właśnie. Inna moda panowała w Krakowie, inna moda panowała w Trójmieście, a jak to można muzycznie ze sobą porównać? Czy co innego grano w Krakowie, co innego grano w Trójmieście? W Krakowie potem, po tym okresie, powiedzmy, tych jazzu nowoczesnego, zaczęły, powiedzmy, królować zespoły jazzu tradycyjnego przez jakiś moment, dopóki na rynek nie wyszli, powiedzmy, młodzi, Tomek Stańko, potem Janek Muniak, Adam Matyszkowicz jeszcze, który też grywał zresztą na Wojce też przychodził pograć. Jasne, natomiast tutaj w Trójmieście to był już jazz nowoczesny, rozumiem. Był jazz tradycyjny, był podział jakby, bo były kluby, gdzie jazz tradycyjny był bardzo kultywowany, to był klub Kwadratowa przy Politechnice Gdańskiej, a w Wrzaku był raczej jazz już nowocześniejszy, Włodek Nachorny, Kruza, Sapiejewski. No to się pojawia oczywiście później. I tam później jest cała duża taka grupa tych bardzo fajnych muzyków, świetny. Także tu był też podział, jeśli chodzi o miejsca gdzieś, jeśli chodzi o stylistykę. Ale tak się trzymając, poza stylistyką, Kraków to były Jaszczury, Piwnica pod Baranami. Tak, a tutaj był, tu był Żak i był klub Kwadratowa. I jeszcze był... I Kot. Proszę? Rudy Kot. Rudy Kot właśnie.
gdzie niby się narodził te zespoły rock'n'rollowe, że rock'n'roll w Polsce się niby zaczął w Rudym Dlaczego Kocie, niby? Co nie jest zgodne z prawdą historyczną, bo w Krakowie pierwszy zespół rock'n'rollowy, który grał koncerty w Polsce, to był zespół Krzysztofa Komedy pod bardzo piękną nazwą, solistką bardzo ładną i oni, wiemy jaka ta była przyczyna, że oni się zajęli rock'n'rollem ci muzycy, bo nie było, jazz nowoczesny nie było takiego zapotrzebowania po tym pierwszym okresie, po euforii, po pierwszym festiwalu i drugim sopockim, że nie dało się z tego jazzu nowoczesnego jakby utrzymać po prostu. Więc powstała grupa rockowa Krzysztofa Komedy. Komedy, bardzo piękna nazwa była, bo oni przyjęli pseudonimy, ale to było o 2 lata wcześniej, bo taką cezurą czasową jest 59 rok, że w Rudym Kocie tam w Gdańsku powstały zespoły rock'n'rollowe, czyli Rytet Blues, pierwszy zespół taki, co jest niezgodne z prawdą, bo pierwszy zespół to był rock'n'rollowy jeżdżący w trasy po Polsce, dający koncerty, to był właśnie zespół Krzysztofa Komedy. Tamci mieli medialnie większe przebicie, bo o to dbał pan Franciszek Walicki, zresztą jeden ze współorganizatorów pierwszego festiwalu jazzowego. On prowadził te zespoły, które no nieźle też zmieniły z kolei oblicze polskiej muzyki, ale rozrywkowej. Ale to rozrywka to jest jedna sprawa, bo no, my zostaniemy przy jazzie. Czyli rozumiem tutaj Trójmiasto, to oczywiście festiwal Sopocki na Molo, pierwszy to oczywiście i drugi. Żaczek. Tak, kochamy. Klub Żak, Rudy Kot i... I co tu dużo gadać, rozumiem, port. Czyli, jak to się mówi, transport wszystkich, że tak powiem, niezbędnych urządzeń do grania. No tak, jeśli chodzi o jakby możliwość zakupu, powiedzmy, pewnych instrumentów, czy nie wiem, o co nie bardzo czy teraz... Czy płyt, instrumentów, a wszystkie nie, płyty są... były na zamówienie przywożone, to było, to nie było żadne już... Cudo wtedy. Jasne. Ostatnie dwa pytanka. Mianowicie, jacy byli pańscy idole, ale ci idole, wielcy idole, których pan najchętniej słuchał? A to już było tak, że pierwszym takim właściwie idolem, jeśli chodzi o granie na saksofonie, to ja miałem płytę, którą nie pamiętam, czy to Wojtek Karolak miał, to jeszcze w Krakowie. To był Coleman Hawkins i pamiętam, jak się ta płyta nazywała, bo to się nazywało Session in the Riverside. I tam grał Coleman Hawkins, jego zespół. No i potem już jednak się słuchało tutaj, to Sonny Rollins, no potem Coltrane obowiązkowo. No ale ja bardzo lubiłem na przykład muzykę getzowską. Na przykład ta stylistyka mi bardzo pasowała i Sonny Rollins. Czyli sami najwięksi widzę. To byli właśnie Sonny Rollins, który zginął, jeśli chodzi o historię jazzu światowego, że go w pewnym momencie Coltrane jakby przebił. Bo w tej chwili, ja wiem, jak się rozmawia z młodymi chłopakami, to dla nich historia jazzu się zaczęła od Coltrane'a. No, czyli już od bardzo trudnej muzyki. Nie mają znajomości. No, tutaj znam paru takich chłopaków, którzy się pasjonują Benem Websterem na przykład, ale to jest rzadkość.
Jasne. Wyraźna. I pytanko ostatnie, które w zasadzie jest takim pytaniem otwierającym, bo my mówiliśmy przede wszystkim o latach 50., jak można było grać, co można było grać, albo że niechętnie na to patrzono. Lata 50. w Polsce, społecznie w sumie, to były dwa totalnie ponoć różne okresy. Okres był stalinowski, tak go nazwijmy, i okres, no, nazwijmy okres później odwilży. Odwilży. Jak, dzisiaj nie bardzo sobie możemy pewnie wyobrazić. Jaka to była różnica? No, była ogromna różnica, przede wszystkim taka, że okres stalinowski się w ogóle zmieniło się całe, no wszystko, bo własność prywatna została zlikwidowana, zostały wprowadzone, powiedzmy, no nie wiem, na wzór radziecki się wszystko odbywało, czyli całe rolnictwo zostało, była parcelacja już gruntów, powiedzmy, zaczęto budować mocny przemysł, ciężki, no i zawody. Ale chodzi mi bardziej o to, jak samo życie wyglądało, zwykłego, no, bieda, szarego człowieka. Bardzo bieda była, bardzo biedna ta Polska wyglądała. Na co sobie można było pozwolić, co w ogóle było wolno robić? Jak wyglądało granie jazzu? Granie jazzu było przez jakiś czas, w ogóle nie było oficjalnego grania jazzu, bo dopóki się właśnie do tej momentu, powiedzmy, tej odwilży, którą towarzysz Gomułka, prawda, zaproponował, to w ogóle o tym jazzie nie było, nie było takiej muzyki. Jeżeli muzycy grali, to grali, mogli dostać albo baty, albo zostać nawet aresztowani za granie takiej muzyki. No bo to była muzyka wredna, imperialiści to, powiedzmy, imperialistycznych, tak? Wrogowie ludu. Wrogów ludu. Była taka charakterystyczna rzecz wówczas, którą na pewno wiem, że Wojtek Karolak był bywalcem. Jeździła po Polsce taka wystawa Oto Ameryka. Gdzie to była wojna w Korei, więc tam jakieś odłamki samolotu zestrzelonego w Korei. Pokazana była stonka ziemniaczaną, którą spadała z nieba, bo imperialiści amerykańscy właśnie tą stonkę u nas zrzucali. Ale była świetna muzyka. Tam był Peterson, Armstrong, Count Basie. I Wojtek Karolak może to potwierdzić, że on tam godzinami spędzał na tej wystawie, objazdowej zresztą, żeby posłuchać dobrego jazzu publicznie granego. Po prostu to ta wystawa prezentowała ta Oto Ameryka, paradoks był. Jasne. Na koniec ostatnie pytanie. Tak patrząc wstecz na to, jak to się tutaj panu życie potoczyło, zmieniły pan coś w tym czy nie? Czy co? Przepraszam. W swoim życiu, patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego. Wtedy. Szczerze, żałuję, nie skończyłem szkoły muzycznej, bo to jest rzecz, która, no, pomaga bardzo. No, trzeba do pewnej rzeczy, które są, no, wiadome, które trzeba opanować, się dochodzić długimi meandrami. A szkoła muzyczna daje od razu gotowy produkt, który przyspiesza bardzo edukację. Ja na przykład mam do dzisiaj kłopoty z harmonią jakąś substytutową i tak dalej, bo tego po prostu nie znam. Tak pamiętam, który otrzymał dobre wykształcenie, była chyba w Kaliszu, Ptaszyn, nie wiem gdzie to, bo on potrafił pisać nuty bez instrumentu i tysiące aranżacji w ten sposób powstało. W takim razie, tak jak powiem, kim pan jest, jeśli tak można powiedzieć, formalnie z wykształcenia? Z wykształcenia takiego prawdziwego to jestem nauczycielem WF-u, bo w takiej szkole zdałem maturę. Ale nigdy w życiu nie przepracował pan ani minuty. Pracowałem przez moment, tak, po maturze, jak się nie dostałem na studia w Warszawie. To musiałem przyjąć nakaz pracy. Wówczas takie były stosunki.
że jak się, albo się studiuje, są, były trzy rzeczy, albo się idzie do wojska, albo się studiuje, albo się przyjmuje nakaz pracy, więc ja tam te 3 miesiące pracowałem jako nauczyciel WF-u, także mam za sobą to. Dziękuję bardzo uprzejmie. No, dziękuję. Naszym gościem był Przemysław Dyjakowski. Dziękuję.